Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy sobie granie w Spider-Man Miles Morales. Zapowiada się cudownie, gdyby ktoś był ciekaw, to gramy w tym trybie wydajnościowym, czyli 60 klatek, Full HD, bez ray tracingu. Ray tracing mnie kusi dosyć mocno, ale muszę przyznać, że 60 klatek wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjne. Więc tak, zapowiada się ciekawa przygoda, szkoda, że krótka, podobno jest krótka. Ze smutkiem o tym mówię, bo ja jednak lubię posiedzieć trochę w tym świecie, ale z drugiej strony mam tam jeszcze po drugiej stronie Valhallę, w którą sobie pykam. Po drugiej stronie mam na myśli Xboxa. Po drugiej stronie barykady. Zatem pozdrawiam wszystkich na YouTubie, którzy będą mieli ochotę spędzić trochę czasu ze mną przy tej grze. Mam nadzieję, że pobawimy się nie najgorzej. Żeby wszystko było jasne, gramy na PlayStation 5 oczywiście. Zagrajmy tutaj. Czy my chcemy być mili, czy niesamowici? Chyba zagram sobie na miło. No, zagrajmy na miło. No to historia jest. Na very hard to wolę skradanki ogrywać. Tak, ciągle. Jezu, kontroler w ogóle... Haptyka. Czuję, jak metro jedzie. Uwaga! Nieplanowane prace utrudniają funkcjonowanie linii w Harlemie. Ja jestem ogromnym fanem multiversum Spider-Man. Utknęłam w sztabie wyborczym. Myślałem, że w szybie. O, jasne, mamo. Dziękuję. Takie serialowe, nie? Te pogadanki. Ale to też ładna muzyczka też się kojarzy z Spider-Verse. Bo on tam też zakłada słuchaweczki i wtedy leci w tle... Kurde, zapomniałem, jak się nazywa ten ziomek z tatuażami na twarzy. Boże, a to jest taki fajny ziomek. Tytuł piosenki Sunflower, to zapamiętałem, ale to Post Malone. Post Malone oczywiście. A gramy po polsku. Ale odjazd! Raczej będę grał w 60 klatkach, ale mam wrażenie, że teraz jest ten tryb ray tracingu ustawiony. Potem to zmienię ewentualnie. Ej, dzięki. Spoko. Ej, a dodasz tego nowego Spidermana? Młodego? No, może. Ale ten pierwszy naprawdę rządzi. Tak, no tak. Ej, czy sklep Teo gdzieś tu jest? Tak, jasno, żółty znak, niedaleko. Nie miniesz. Dzięki. Świetna robota tak w ogóle. Ale może zostaw miejsce dla nowego. W razie czego. Ciekawe, jak oni się wymienią, bo w Spider-Verse to było tak zrobione bardzo fabularnie, sensownie. Ale też boleśnie dla fanów Petera Parkera, nie? Jeżeli ktoś nie oglądał... No, Peter. Jeżeli ktoś nie oglądał Spider-Verse, to... Ciałek jest. Ale ciuszek ma ładny. No to może za chwilę się przestawimy na 60 klateczek, to zobaczą Państwo różnicę. Do dzieła! Boże, jakie to jest po prostu genialne. Lecę do ciebie! Przegapiłem konwój? Jeszcze nie. Wciąż zabezpieczają więźniów. To musi być świetne uczucie! Patrzeć, jak te zbiry wracają do tratwy! Pewnie. Tratwa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję. Dobra, już blisko. Zaraz będę. Nie tak zaraz, Miles. Miles, ¿qué tal? Masz listę zakupów? Hej, mamo. Tak, tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Sprawdzę gdzieś w centrum. O, dziękuję. Tylko nie w miastach. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne chory. A, no tak. Racja. To lecę, mamo. Rany. Jak Pit radzi sobie z podwójną tożsamością? Ten stres mnie wykończy. Strasznie mi się podoba to, że ten Miles tak niezdarnie trochę na tej linie się... Że to nie jest takie jak Peter. Peter po prostu latał jak... Jak prawdziwy mistrz świata. Ten się dopiero uczy. I te instrukcji, udzielają mi instrukcje, już mam to obcykane. To jest poezja, sama podróżowanie po tym mieście. Gdzieś widzę, się widzimy na górze chyba. Trzeba będzie wbiec po tych budynkach. Spoko. Pomagam Spidermanowi chronić wielki konwój więzienny. Dam radę! Wdech, wydech, luz! Pete! Jesteś? Właśnie kończę, kawusie. Jak ty niby... pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie. Dobra, jazda. Lecimy do celu z ciężkim ładunkiem. Dobra, przyjąłem. Widzimy cię stąd. To coś naprawdę ważnego. No jasne. W zeszłym roku z tratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja nie będzie ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli Doc Okowi? Chyba tak. Może Vulture, może Skorpion, może ktoś większy? Okej, mamy problem. No. Zajmę się tym, Pit, spoko! Miles, nie! Trzyma się! Patrzacie z kurszu! Miles! Szarpie na mi ładunek! Dajcie kurs 2, 3, 6! Pogon lata jak chce! Widać, że młody początkujący, nie? Liczba właśnie spada! Ja pierdziele, zgnieciony policjant jak nic. Brak ofiar. Ładunek zniszczony. Niedługo dotrze pomoc. Nic wam nie będzie. Pit, przepraszam, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim. Co się stanie? Witajcie, małe pajączki. Strasznie mi się podoba ten raj, no bo w języku polskim ma rosyjski akcent. To się rzadko zdarza w dubbingach. Miles, zajmę się Rhino, ale ty musisz zatrzymać zbiegów. Dobra, zatrzymać. Robi się. Pit już nigdy nie zabierze mnie na taką misję! Bohaterska robota z tym śmigłowcem! Ludzie, może zrobimy sobie przerwę! Pogadamy to! Proszę! Nie? Chyba w ogniu stałem. Uż, do diabła. Tego nie brałem pod uwagę. Trzeba sobie przypomnieć te wszystkie ruchy. Co tu się dzieje? Muszę się podleczyć, tak? Okej. Jak ulice, Spidermanie? Szczerze? 60 klatek jednak robi różnicę. Nigdy nie widziałem gościa z tak bliska! A, dzieło sztuki z niego! Tak bym go nie nazwał! Kapitalnie! Wow! No, wow! O, mamy to. Mamy skin. W sensie, nie jest źle. Trochę głośno, ale co? Damy radę, nie? Ma akcent jak Burnejka. I rozmiary też, zresztą. O kurde! No to nieźle. O ja pierdzielę. 10 za widowisko i 1 za minimalizowanie zniszczeń. Już widzę jutrzejsze nagłówki w biurku. Jeśli skończy się na złych nagłówkach, to będziemy mieć szczęście. W Bugle będą mieli co pisać. Niedobrze to wszystko wygląda. Złe podejście. Powstrzymamy go, jeśli będziemy działać razem. No właśnie. Kurde, ale zasuwa. Tak. Pewnie. Okej, Pete. Zajmę się tym. Przejmij to w pokoju. Czekaj, nie to! Trzymaj się, mały pajączku! Spider-Manie! Hej! Potrzebuję pomocy! Hej! I pokrzyk! Jezu. Masz jakieś mniej destrukcyjne hobby! Wędkowanie! Na wołdze! Panowanie nad życiem i śmiercią mnie kręci! To już mniej! Dobra. Ratujemy dziecko. Dziękuję! Ono... Nie! Strasz! Dzieci! Nie zrujnujesz ludziom święta, prawda? Przez ostatnie 6 lat spędzałem święta za kratami. Tym razem chcę się zabawić! To wariat! Zbyt słabe. To wariat gorszego sortu! Zbyt łatwe. Może to jest imbecyl! J.J. Jonah, łapcie ci ty! Bardzo świąteczny! Wariat! Nieudolny! Zdradziecki! Stuknięty! Wariat! Tak! Micho Dondetta! Już późno. Hej, mamo! Tak, mleko kokosowe. Dalej szukam. Trochę się tu dzieje. Ty wiesz? Tak, wybacz. Chcę zdążyć na pociąg. Hej, nie kłam. Bierz mleko i wracaj do domu. Tak, mamo. Kocham cię. Ja ciebie też. Zaraz będę. Musimy go zatrzymać! Szybko! Tak! Tak, to robimy! Teraz się zabawimy! O, niedobrze! Bardzo niedobrze! Pete! W porządku? Nieźle widowiskowe to jest. Nie! O nie, nie, nie! W porządku! Mam go! Będę u ciebie! Przygotuj się! Dobra. Ta. To może mi chwilę zająć. Fajnie twarze zrobili tutaj. Widać różnicę. Wojny więzienne bez wyrzutni rakiet! Może w ogóle opuśćcie rakiety! To tyle cię stać, Aleksiej! Okej, to jest... Spadaj stąd, Spider-Man! Nie pogarszaj sprawy! Próbuję wam tylko pomóc! Brat! Policja zawsze się stawia, zawsze się buntują. Jest ich więcej! Robię to z przyjemnością! O, mamy tak, serię ataków. Pit, robi się tu groźnie! Policja i zbiegowie do siebie strzelają! Pomóż na ziemię! Dam sobie radę! Jeszcze trochę! Nic nam nie liczy! Muszę ich powstrzymać! Są na całym moście! Nic nie przegra! To nie w jego stylu! Czemu miałbym przegrać? Chodźcie! Miles! Musisz mi! Pit! Pit! Trzymaj się! Lecę! Lecę! Spidermanie, żyjesz? O nie. Pete! Pete! Obudź się! Obudź się, stary! No, obudź się! O nie. Ten Spider-Man jest popsuty. Chciałbym go wymienić na nowego. A, może być ten. Miles, uciekaj stąd! Gościu. Weź, zjeżdżaj! Stąd! Co to było? A, młody się uczy nowych rzeczy. Jadowity cios! Elektrocyty? Indukcja elektromagnetyczna? Jej! Ty żyjesz, a twój mentor pole! Niespodziewane! A ty używasz dłuższych słów niż gin i zniszczę! Bardzo niespodziewane! Nie będziesz już wszystkim mi powiadał, Aleksiej! Te super bohaterskie gadki są najlepsze. Próbujesz, bajuczku! O nie! Kurde! Uważaj, Miles! O! Ty, nie można w ogóle do niego podejść. Jesteś godnym przeciwnikiem, pajączku. Pokrót sami się nie wywiniesz, Aleksiej. Nie zatrzymać mnie! Nie obchodzi cię, że zniszczyłeś pół miasta? Wiesz co? To gonienie cię po mieście przypominało o ciuciu... Jak to szło? Ciuciu babkę! Ciuciu babkę? Nie! Nie! Nienawidzę ciuciu babuszki! Słuchaj, ta tratwa jest taka straszna! Na pewno nie chcesz! No wiesz, wrócić! O Jezu, no. Żyjesz? Teksty cringe'owe. Że to gra oparta na komiksie. Dzieci, przestańcie się unosić. Skończyłem właśnie 16 lat i uważam, że teksty są cringe'owe. Jesus. Ludzie? Wow. Wow. Simon Krieger, szef działu badań w Roxxon Energia. Miło was poznać. I ciebie. Wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Wam obu. Pokonać Rajno? Solo? Będą z ciebie ludzie. Dzięki, ale wciąż jest niebezpieczny. A zaraz dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później okazują się jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło. Świetlana przyszłość. Halo. Musimy to zamknąć. Ma rację. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Tak. Ta, okej. No nieźle sobie młody poradził. Myślałem, że ten Rajno załatwi tego Petera. Wow. Na długo. No, przyznaję, trochę zazdroszczę. Ej, słuchaj. Na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś testy jutro? Przeanalizujemy napięcie? A, stary, ta, sorki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie. MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chce, żebym był jej fotografem. Taki wiesz, no, pracowity urlop. O, stary. Ja miałbym zacząć działać solo? Koncertowo dzisiaj schrzaniłem z helikopterem. A potem koncertowo dałeś czadu. Już byłoby po mnie, Miles. Miałem szczęście. Hej. 8 lat to robiłem bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. Okej. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Koniec. To prawdziwa przysięga. No jasne. Przecież tego nie wymyśliłem. Widzimy się później, Spider-Manie. Jedyny pająku w mieście. Jest te teksty po angielsku, one brzmią tak mniej cringe'owo, bo to... Bo wiadomo, nie? Człowiek inaczej. Ale to trzeba podchodzić do tego z dystansem, to tak jak, nie wiem... Będę tu jedynym Spider-Manem. Tylko nie nawalić. Trochę inaczej w tych drzewkach. Awansujesz na wyższy poziom i zdobywasz punkt umiejętności. Punkty umiejętności są przyznawane, gdy zdobędziesz wystarczającą liczbę punktów doświadczenia. Wykonuj misję, pokonuj wrogów, by zdobyć punkty doświadczenia i wiadomo! No, teraz tak. Ale widzę, że mam tylko te 2 drzewka. Zdolność jadu, umiejętności bojowe. Zwiększa tempo, w jakim... Okej. Ten jad jest fajny. Ale idziemy tędy. Umiejętności bojowe tak na początek. Plus tu jest jakiś plusik jeszcze, ale tak. Plus jest plusik. Przytrzymuję i nic. Chyba można... Aha, można tylko tą. No dobrze. Też mi swoboda. Co mamy w misjach? Szykuj wyrzutnie sieci aktywne. Lista ruchów. No wiadomo, daleki unik. No, nawet tego nie testowałem do tej pory. A to są takie komba. Chyba. No. Pokażę się w trakcie. Hej, ganki! Stary! Co? Rajno? No tak. Gdzie jesteś? Dostałeś się do mieszkania? Tak. Twoja mama mnie wpuściła. Porozrzucałem już wszędzie swoje rzeczy i postanowiłem się przewietrzyć w parku. O, super! Zajrzyj w okolice amfiteatru! Muszę ci coś pokazać! To coś Spider-Manowego? Nie mów, że masz kawałek rogu Rhino! Widziałem zdjęcia z tej walki, totalny chaos! Ha, zdecydowanie coś Spider-Manowego! I to lepsze niż róg! O, budujesz napięcie! Zaraz będę! Te inne moce Milesa, no one zawsze gdzieś tam w komiksowych rzeczach się odnajdywały. To jest jakieś takie trochę uderzenie elektryczne, trochę soniczne, dlatego Venoma tak łatwo załatwiał. Ale to są inne historie. Tu jest tyle jeszcze możliwości do opowiedzenia rzeczy. Tyle przygód. Ganki pewnie czeka przy amfiteatrze! Hej, dzięki! Dobrze, już zaraz skoczymy do Gankiego. Jakieś punkty doświadczenia za te achievementy. Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. Ej, patrz! Prezent! Świąteczny od Spidermana! To otwórz! Stary... Załóż to! Zasłonię cię! Nowe ciuszki. Co? Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej. Jak wygląda? Oh my god. Wow. Nie. Milesie Moralesie, gratulacje. Przedstawiam ci twój pierwszy super kostium. Okej. Taki sobie, nie? Skocz na północ po część drugą swojego prezentu. Cały Peter, proszę państwa. No to przecież wygląda strasznie, słabiacko. O Boże. Jak z odpustu. A to są inne rzeczy jeszcze. O, panie. Ten jest chyba cudowny. Jeszcze są jakieś takie kostiumy z o, ale tu ma dużo. To jest chyba kostium z tego. Dobra. Serio. To jest czadowe. Czyli to połowa prezentu. Jaka jest druga? Dam znać, jak ją znajdę. Witajcie w Tylko Faktach. To ja, wasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, J.J. Jonah Jameson. Co? Kostiumy Pita automatycznie odtwarzają podcast Jamesona? Gość jest masochistą. Mam dla was przykre wieści. Mój świąteczny, charytatywny odcinek specjalny został odwołany z powodu działań zbirów w maskach. Musi być coś lepszego. O tym słyszałem dużo dobrego. Cześć, jestem Danika Hart, a to jest Danikast. Podcast, w którym przybliżam ludzi naprawdę zmieniających miasto. Dzisiejszy temat? Maklerzy giełdowi, uczelnie nastawione na zysk, ludzie, przez których filmiki w sieci same się włączają? Nie! Jasne, że omówimy niesamowitą wygraną Spidermana z Rhino. Danikast subskrybuje i dodaje do ulubionych. No właśnie, czemu ten słucha tego Jamesona? Peter biedny. I tak ma przechlapane. 100 MJ. To tutaj. Pete zostawił tu pełno sprzętu. Oho. Miles, przygotuj się na pierwsze holograficzne wyzwanie treningowe. Te wyzwania są rozsiane po całym mieście. Każde pozwoli ci poznać nowy ruch lub technikę. To koncentruje się na akrobatycznej improwizacji. Zajmij pozycję startową. Holotrening? Wchodzę w to! Następna pewnie będzie Gwen Stacy, tak? By the way. Walka powietrzna. Walcz z wrogiem na swoich warunkach, a zyskasz przewagę. A teraz popraw atakiem z powietrza. Teraz moje ulubione. Kopnięcie z lotu. No, to się nauczymy. No dobrze, nauczmy się tych wszystkich rzeczy. Ten holosprzęt to rewelka! Dajcie dobre części, to zrobię wersję przenośną! Skrypt walki, aktyw! Kolejna kluczowa umiejętność, rozbrajanie. Rozbrojeni przeciwnicy są znacznie mniej groźni, a poza tym, jaka to satysfakcja powalić kogoś jego własną bronią. Podwójna korzyść. Dobra, tak jest. Ale wypas! Brawo, Peter Parker! A teraz połączmy te warunki. Jest przyspieszony kurs. Peter się uczył powoli tych umiejętności. Odbieranie broni to chyba było w drzewku gdzieś tam. Pytanie w sieć to świetny sposób na grupy wrogów. W dodatku wydają przezabawne odgłosy. Klasy. Niespodzianka, orientuj się. Dobra, łapię to. Nadchodzą kolejni. Uwaga! Pora na luźne ćwiczenia. Użyj walki powietrznej i rozbrojenia, aby wyeliminować wrogów. Ukryto zagrożenie środowiskowe. Ładnie, Miles! Tak trzymaj! Namierzyć wroga w powietrzu. Proszę walki. No. Jeszcze się muszę nauczyć wykorzystywać tych jego... Nic nie masz? To tak, Miles! Brawo! Jeśli! Tego jego ulta. Oż ty. Dobra robota. Średnio na jeża. I wszystko siadło. Masa super sprzętu, który można sprzedać. No tak. Spider-Man! Na niego! Sprzęt butem! Chcecie wyłapać parę gongów? Tak? Okej, zapraszam. Oh my god. Odnoście się pająka i bierzcie sprzęt! Opchniemy go za grubą kasę! To jest oficjalny sprzęt Spidermana! Nie macie pozwolenia, żeby go odsprzedawać! System rozrywki Spidermana włączony. Rozpoczynam Ci goście są przezroczyści! Jak mogą być przezroczyści?! To jest żart dla zaawansowanych. A pamiętaj, szczegółowość jest podstawą dobrego żartu. Na przykład, zamiast hej, przydalu, powiedz o, fajna maska. Zaraz, twoja fajna? Co on tam gada? To już jest niezły pojazd. Dziś dalej, wkrótce będzie nieźle jak za zawodowodowiec. Pora dać ci nauczkę! Proszę się o to! Świetne uczucie! Złodziejom już dziękujemy. Pora naprawić symulację. Błąd krytyczny na obwodzie AF-15. Błąd systemu. Może reset BIOS-u? Ha! Udało się! Pit przygotował wyzwania skradania się, bujania i walki. Muszę je wypróbować w wolnej chwili. Miasto jest tak duże jak było, nie? Ale też chyba nie dodali nowych obszarów, po prostu... Można się bawić w to, jeżeli ktoś ma ochotę. Może kiedyś poruszania się 2.0. Może kiedyś. Hej stary, mógłbyś w drodze do domu zerknąć, co się dzieje w Roxxon Plaza? Mam wrażenie, że ktoś się tam włamuje. Dobra, zajmę się tym. Hej, powiesz mi coś więcej o tych nowych mocach? To chyba ładunki bioelektryczne. Albo elektrostatyczne, ale strasznie mocne. O, musimy to jakoś nazwać. Może... moc jadu. Popiecze jak jad. Okej, brzmi dobrze. Dobra, lecę. Do plazy, a potem do domu. Pamiętaj, moc jadu. Przyjmie się. Się można nieźle rozpędzić. Tu się nic nie zmieniło, sterowanie jest absolutnie cudowne, ale też szybko się zapomina, że jest 60 klatek. Wielkie dzięki za polecenie tego podcastu. Awansowaliśmy z miejsca 136 w rankingu na 87. No wow! Dobra, do rzeczy. Dziś nadaję na żywo z długaśnej kolejki na test dla ubiegających się o obywatelstwo. Odpowiadam na pytania od fanów. Pierwsze, skąd jesteś, Danika? Urodziłam się w Fuzhou w Chinach, ale przyjechaliśmy do Nowego Jorku, gdy miałam 6 lat. Następne pytanie, jakiego mikrofonu używasz? Żartuję. Link jest na moim blogu. Pytanie trzecie. Jaki jest cel twojego podcastu? Dobra, raz w tygodniu piję kawę z przyjaciółką, byłą dziennikarką, a teraz lobbystką. Rozmawiamy o aktualnych wydarzeniach i chociaż nie zawsze się zgadzamy, to zmuszam... Nie uciekniesz, pająk! Chodź, ci się podoba! Nie masz było! Spieszy ci się do grobu? Policja, ręce do góry! Nie lujcie Spider-Mana! Każdy odpowiada za siebie! O tak. O nie! Zapominam o tych jadowitych atakach. Okej, okej. Teraz, gdzieś tu jest mapa na pewno. O tak. Mamy umiejętności do rozdania. Ja wolę takie tradycyjne rzeczy. To brzmi jak pasywki. Myślę, że część wyzwań, część umiejętności, które Peter miał opanowane i które zdobywał w drzewku, tutaj będziemy dostawali automatycznie. Natomiast to są jakieś takie dodatkowe moce. Mam nadzieję, że to ogarnę. Dużo jest do sprawdzenia, tak czy inaczej.